Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, trwa bardzo silny turniej w Norwegii z udziałem m.in. Wizwanatana Ananda czy Magnusa Karlsena. No i tuż po turnieju w Warszawie Anand udał się właśnie do Norwegii i rozpoczął się bardzo piękny turniej. Tę partię, którą przedstawię właśnie pochodzi z turnieju błyskawicznego, Anand gra z Karersenem, czyli pięciokrotny mistrz świata z aktualnym mistrzem świata. No i cóż, zobaczcie jak Tygrys z Madrasu tutaj sobie poczyna z aktualnym geniuszem szachowym, rozpoczął ruchem tutaj Anand E4. Magnus zagrał G6. Typowy ruch dla Magnusa w Blicu, no bo e, obrona nowoczesna może być takim debiutem bardzo e, mieszającym na szachownicy. Czyli takim ostrym, e, wprowadzający dużo zamętu, i tu Magnus na pewno czuje się dobrze. E, posunięcie D4. E, D6 zagrywa Mistrz Świata. Skoczek na C3. Goniec G7. E, opcji tutaj teraz jest oczywiście bardzo dużo, żeby zagrać. E, tutaj Anand wybiera. Goniec na e3 z obroną pionka, posunięcie a6, takie typowe. Właśnie, ustawiamy sobie gońca na g7, pionek, 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 potem ten pionek a6 ma pomagać w zagraniu b5. Też często się widuje taki ruch a4, aby, powiedzmy, nie, żeby przeszkodzić w zagraniu b5, ale pojawia się też słabe pole na b4 i skoczek na c6 może tutaj sobie przez b4 na przykład zagrać. No ale teraz Anand gra h4. Bardzo ciekawe, ostre zagranie. Zauważcie, że nawet jeś, jeśli jeszcze nie ma roszady czarnymi, no to ten pionek H4 idzie i chce mocno atakować. Takie typowo komputerowe zagranie, aczkolwiek to jest, no, już na porządku dziennym, bym powiedział. Tu absolutnie czarnymi się tego nie musimy obawiać. Magnus zagrywa skoczek na F6. Broniąc pola, oczywiście czasami jest ruch H5 do dyspozycji. F3 próba wzmocnienia ataku w razie czego, ale też obrony pionka. B5, Hetman D2. Zobaczcie, Anand od razu szykuje opcję Goniec H6. Nie od razu oczywiście tam trzeba grać, ale też jest opcja długiej roszady. Także to są ruchy klasyczne, które się wykonuje. Posunięcie H5. Jest to ruch obronny, nieco zatrzymujący opcję typu G4. No i skoczek na H3 zagrał. W tej sytuacji w ogóle można by było zagrać dosyć ciekawie i na drugiej flance, mianowicie można by było ugryźć ruchem A4. Dlaczego? Jeżeli bicie, no to biały mi super, bo zostaje słaby pionek na A6. A jeżeli B4, to zagrywamy skoczek A2 od razu męcząc pionka B4. Więc jedynym chyba posunięciem byłoby A5. I tutaj ruch C3 jest bardzo ciekawym zagraniem. I co ciekawe, po wybiciu na C3, a wybić trzeba, bo nie ma innej opcji inaczej białe zyskują pionka. Więc po wybiciu, kluczowe pytanie: czym odbić? Czy skoczkiem, czy pionem? Jestem bardzo, bardzo ciekawy, jakie będą wasze odpowiedzi. Napiszcie, proszę, w komentarzu jeszcze przed tym zagraniem, czym byście zbili, a ja już tłumaczę, czym zrobić to y, teoretycznie lepiej. Oczywiście, bicie pionkiem narzuca się bardzo mocno i w zasadzie nie jest to jakieś przewinienie, absolutnie. Ale co powie ten skoczek, ten skoczek nie ma za bardzo co grać, i tak z ludzkiego punktu widzenia wydaje się, że bicie skoczkiem będzie lepsze. I faktycznie ciutkę lepiej to wygląda, bo skoczek jest na dobrej pozycji, niby pionek słabszy na B2. Ale tutaj jednak te pole B5 fajnie można zalepić i to wydaje się bardziej dynamiczną pozycją. Takie jest moje zdanie, piszcie co sądzicie. Jednak tutaj skoczek zagrał na H3. Goniec zbił skoczka to jest dobry ruch czarnymi. Odbicie, dlatego że ten goniec czasami jest przyblokowany w centrum, ale bicie skoczka jak najbardziej. Skoczek z na d 7 długa roszada. Hetman C8. Hetman chodzi, schodzi z tego rundganu z linii D, żeby zagrać po prostu C5. Król B1 klasycznie jak to u Ananda. Posunięcie C5. No i teraz pytanie: czy przepchać, czy zbić, czy zostawić. Czy co innego? Można grać oczywiście bardzo, bardzo różne rzeczy. Przypominam, że to był Blitz, więc głównie warto wybierać takie posunięcia 0-1, takie dosyć proste według naszego uznania. No Anand postanowił wybić, otworzyć pozycję, otworzyć linię. Tutaj Skoczek wybił na C5. Absolutnie nie bijmy w Skoczka, zostawmy gońca bardzo silnego. I Skoczek zagrał na E2. E, no cóż, taki ruch powiedzmy, żeby przerzucić go do D4. Można. Pewnie można. Skoc, tutaj roszada ze strony czarnych, i koniec H6. Dobra okazja na to, żeby wymienić tego potwora z G7. A5 nastąpiło. No, widzimy Magnus tutaj, próbuje marsz tymi pionkami. Na co Anand wymienił gońca i zagrał wieżą na G3. Tu można było szybciej, oczywiście, wstawić skoczka, atakować pionka, ale myślę, że to nie ma ogromnego znaczenia. Ta wieża tu się e, dziwnie y, może czuć z jednej strony, a z drugiej strony może się bardzo fajnie czuć z uwagi też czasem na wieża G5 i po piątce można pograć, czasami f 4 można e, spróbować zagrać i po trójce sobie wieża będzie broniła, ale to są e, takie opcje na dalszy plan B4 zostało zagrane, skoczek do centrum no i teraz Magnus podejmuje taką ciekawą decyzję i trzeba przyznać, że bardzo słuszną, jednak co mistrz świata to mistrz świata, trzeba przyznać i zagrywa skoczek scena E4 typowy ruch właśnie w takich modernach, czyli właśnie obrony nowoczesnej, czy pircu oddanie figury, oddanie dwóch skoczków wzięcie dwóch pionków i wzięcie wieży, no i właśnie po tym zagraniu Hetman wybił na G3 i zwróćmy uwagę, że w tej sytuacji białe, czarne mają dwa pionki więcej, tylko że wizualnie wygląda na to, jakby miały ich jeszcze więcej. I Hetman zagrał na G4 za takiem na wieżę. Pytanie, co zrobić białymi? Czy wymienić, czy uciekać? No właśnie. Anand zagrał na jeden, to jest lepszy ruch. Jeżeli byśmy wybili Tutaj w ogóle ocena pozycji przez Magnusa jest fenomenalna, bardzo dobrze to ocenił, ale to na tym poziomie jest względnie proste, tak przypuszczam. Właśnie po wymianie na hetmanów na g4, goniec mógłby zagrać na e2 i okazałoby się, że bierzemy pionka, bo f5 nie można, bo skoczek a 6 widełki, ale jest wtrącony ruch wieże h8. No i teraz, jeżeli byśmy tego pionka obronili, no to jest wtedy ruch f5 i tutaj czarne falangą tych pionów mają szansę na zmierzenie białych, Jednakże w tej sytuacji właśnie po wieża H8, tutaj goniec mógłby wybić, wieża mogłaby wybić goniec F3. I ocena tej pozycji jest następująco prosta, czy jest prosta w zasadzie, w zasadzie dla arcymistrzów. Wygra na czarnych praktycznie. Praktycznie, no bo bardzo łatwo się gra. Jeszcze wystarczy zagrać tak, wymienić wieżę i iść po prostu pionkami i królem. Tyle w temacie. Anand słusznie zagrał Hetmanem na E1. Wieża AC8 szuka aktywności. G3 obrona, scalenie pionów, Wiadomo, wieża C4, wieża C5, goniec E2. No i tutaj właśnie troszeczkę Anand próbuje ustabilizować swoje figury, troszkę je y, ustawić w lepszych pozycjach. Wieża E5 i goniec na F3, Hetman E3. O, właśnie, znowu następuje propozycja wymiany Hetmanów. Co ciekawe, można by było chyba się teraz na to zgodzić, grając na przykład król C1, bo po wybiciu królem idziemy troszkę bliżej centrum. Ale Anand w tej sytuacji zagrał Hetmanem. Ciągle nie chce tych Hetmanów wymieniać. A4 ze strony Magnusa, i w tym momencie Skoczek na C6. Wieża F5 z atakiem na gońca, wieża D3. I teraz zwróćcie uwagę, no, że oczywiście tutaj wybić nie można, bo wszystko tutaj wisi. E, nastąpił szach, wieża D1, Hetman wrócił, wieża D3. No, i na dobrą sprawę, Magnus, jakby grał Hetman E1 i by powtarzał. No to bezremisował oczywiście partię bez problemu, Anand na to się godzi. I co ciekawe, tak, to jest według silnikowych ocen pozycja remisowa, choć bardzo dynamiczna, bo różne figury są na szachownicy różnego kalibru. I teraz właśnie w tej pozycji Magnus, no bardzo ambitnie oczywiście, oj, nie nad f3, przepraszam, click to mój, na szczęście hetmanem na c5 zagrał. Oddaje pionkę na 7 świadomie, wieża e5. Tutaj jakieś opcje są, no i skoczek oczywiście musi wrócić. I powiem szczerze, że jakbym miał tę pozycję ocenić i wybrać kolor, który bym chciał grać, to wybrałbym chyba jednak białe mimo wszystko. Bo jednak dwie lekkie figury to dwie lekkie figury. Ten skoczek tutaj w centrum już teraz nie ma zagrożeń w postaci odpędzenia go przez pionki C albo E. No cóż, wieża E1 i goniec zagrał na D1. OK, to jest wszystko zgoda, trzeba bronić. Wieża z F na E8 i Hetman D2. E, moi drodzy widzowie, Hetman D2 nie jest dobrym zagraniem. E, tutaj może Hetman F3 było zdecydowanie lepsze. Zaraz powiem Wam dlaczego. Hetman D2 jest bardzo złym ruchem. E, Magnus nie wykorzystuje swojej szansy i zagrywa A3. A3, ruch, który oczywiście nie daje tutaj przegranej pozycji czarnymi absolutnie. Ale ruch, który przepuszcza pewną okazję, i teraz pytanie właśnie do Was: jak zagrać czarnymi, żeby te pozycje wygrać? Przypominam, że to jest blitz, no więc błędy się oczywiście zdarzają. Magnus nie wykorzystał okazji i nie zagrał Hetman G1. Cóż to jest za piękne posunięcie i co grozi? Otóż grozi wzięcie gońca na D1. Naprawdę grozi wzięcie gońca, przecież Hetman zwierzył bronią. Sprawdźmy. Nawet jeśli król podejdzie bliżej, to po prostu zbijamy. Hetman zbija i wieża E1. Jest po Hetmanie, a tutaj zbieramy pionki. Sprawa jest banalna czarnymi. No cóż, Magnus w ogóle po tym ruchu Hetman G1 wygrałby partię bezapelacyjnie. No tutaj nie ma co zbierać. No więc tak poszło. Tutaj nastąpiło A3. I Hetman wziął pionka. No i w tej sytuacji należałoby raczej tutaj wybić hetmana i grać dalej wie, wieżówkę, znaczy wieżówkę z dwoma wieżami czarnymi, jednak Magnus wybiera wieżą, ruch wieżą na e4. No i cóż, i to też jest niedokładność, tutaj Anand to wykorzystuje i wymienia hetmany przy dobrej okazji, e, pionek wybija na a3, król ma furtkę w razie czego, posunięcie c4, wieża d2, wieża g1 na pionka, no coś trzeba robić, trzeba próbować przede wszystkim czarnymi te pionki zbijać, żeby maszerować swoimi, skoczek na c3, Czyli powrót, niekoniecznie zawsze trzeba iść do przodu. Wieża E6 i pionek A4 idzie do góry. Wieża zbija, skoczek na B5. Nie pozwala zagrać wieży. Jak wieża zagra na A6, to jest ruch C3, goniec broni pionka. Zajmujemy się później tym pionkiem i sprawa powinna być prosta. Wieża zagrała na E4, C3, wieża zbiła pionka, A5 e, i wieża H1. W ogóle. Y ta partia w tym momencie się skończyła, wygrały białe. E, przyznam się szczerze, nie oglądałem transmisji, nie wiem czy spadł czas Magnusowi, ale nie sądzę. Jak coś to mnie poprawcie. E, w każdym razie oceniając tę pozycję jest wygrana białych już bez problemu, dlatego że wystarczy zagrać A6, wieża musi wracać tam bronić, a gramy A7, wieża wraca i skoczek C7. No i tutaj dorabiamy Hetmana z przewagą dwóch figur, więc bez problemu białe by tutaj sobie poradziły. No cóż, um, Anand jednak pokazuje w tym wieku, no ma 50 bodajże 2 lata, że no potrafi jeszcze grać na najwyższym poziomie w szachy. Wiadomo tutaj się y, wpadki czasem zdarzają, jak u każdego zresztą. Dzięki serdeczne za uwagę, przypominam, szachowo.pl z kodem pan szachuś macie 10% zniżki na zakupy w sklepie szachowym. E, no i cóż, to jest też wsparcie dla mnie oczywiście. Dzięki serdeczne z góry, pozdrawiam, dobrego dnia i do zobaczenia.